chcieliśmy, żeby pani na meczu. I właśnie to jeszcze... Tak. Na meczu. Chyba nie tym, co wszyscy. Nie no, śmieję się. Ja się śmiałam, że mówię, kurczę Mariusz, przecież oni grają, no po prostu ci Gruzini grają tak podobną piłkę do Armeńców, że po prostu mi się to pomyliło. Nie, tak naprawdę po prostu totalny przypadek. Totalny przypadek. To nie jest nawet, że ja myślałam, że gramy z Armenią, tylko po prostu wpisywałam tweeta i nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Nie wiem, skąd to wzięłam. W ogóle zastanawiam się, jak to się stało w ogóle. Dlaczego ja wpisałam Armenia? I w takim kulminacyjnym momencie, kiedy już zaczynały wpadać kolejne bramki, zorientowałam się tak, siedzę i mówię tak, ty. Ja wpisałam Armenia, w ogóle przyszło mi to do głowy, patrzę, już 250 komentarzy, nie wiedziałam, co zrobić. No ale co, takie rzeczy się zdarzają, pewnie większość ludzi popełnia takich gaw na co dzień bardzo dużo, no ale wiadomo, jak jest, no. Czytała pani wszystkie komentarze, w których wszyscy od razu wykorzystali te taką małe potknięcie, żeby jakoś, nie wiem, dać sobie pofolgować trochę? A niech sobie folgują, no tyle mogą, chociaż nie. Nie czytałam komentarzy, natomiast no domyślam się po prostu, jakie były i... No niech się cieszą po prostu, że mogli sobie akurat też dałem takie coś takiego, że mogli się poczuć trochę lepsi. No ale na pewno dystansu można pani zazdrościć, bo widziałam potem poprawiony wpis i nie było problemu. No absolutnie, no nie, no sorry, ale życie jest tak krótkie i żebym się przejmowała takimi rzeczami, to musiałabym być, nie wiem, szkoda mi życia po prostu.